jednak trzeba powiedzieć, że chyba strasznie też Staropolska, bo i teren taki, dla nas już tak, oczywiście nasze tereny, mówię tutaj może niekoniecznie o Wrocławiu, bo to średniowieczna Polska, natomiast staropolskie tereny pozostałe, Wielkopolska, Mazowsze, Pomorze, Warmia, Małopolska, rzecz jasna, no i to jest wcale, to jest Polska, można powiedzieć, centralna, natomiast Lwów i Wilno i Nowogródek są dla nas dziś kresami. Lwów był nazywany kresowym miastem, no dość szybko, ale tak naprawdę to nie są kresy, to właściwie było centrum Polski kiedyś. Mimo to atmosfera takich kresowych rzeczywiście wędrówek to jest to, co w tych opowieściach się przebija nieustannie. Choć przecież tam to było serce polskości. Nowogródek, Stołbce, Pan Tadeusz po prostu. Historia Skórnika. Właściwie nie do końca historia, tylko można powiedzieć